Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj, na tapet, bierzemy sobie pozycję Łupieszcy imperiów w wydanie zbiorcze. Jest to komiks, który wydał Lost in Time i przede wszystkim nazwisko Jim DeFoe. Artysta rewelacyjny, jeżeli chodzi o scenariusze. Choćby nawet mogę tutaj przytoczyć Jean, która jest teraz u mnie też na topie. Spodziewajcie się kolejnych oczywiście tomów. Czy choćby nawet Barakuda, która jest też świetną historią. Ale i nie tylko. Możemy wiele innych pozycji tutaj tego, że scenarzysty na naszym rynku znaleźć. I powiem Wam szczerze, że każdy z tych scenariuszy, który on nam właśnie fundował, są świetne, więc macie już odpowiedź, jaki jest i ten. Natomiast Martin Jomar, no, przyznam szczerze, jeśli chodzi o tego rysownika, nie kojarzyłem go w ogóle. U nas na rynku chyba jakoś niespecjalnie się coś pojawiło spod jego, że tak powiem, pióra, ale jest naprawdę bardzo nieźle i myślę, że. On nawet pasuje finalnie do tej historii, którą tutaj nam zaprezentowano. Sama pozycja jest po prostu przeogromna na swój sposób, bo jest to powiększony format. Zresztą sami widzicie, że zajmuje cały w ogóle kadr. Grzbiet chyba już też Wam mówi, jak to się prezentuje, bo jest naprawdę grubo. Ponad 350 stron w dużym formacie to jest nielada gradka, a cena to 166 zł. Myślę, że. Przy takiej ilości i takiej jakości jest to naprawdę bardzo dobra cena. Natomiast co do samej historii, prezentuje się ona następująco: rok 1870. Francja doznaje klęski po wojnie z Prusami. No i tutaj właśnie możecie sobie przeczytać więcej, gdybyście chcieli. Ja wam oczywiście przytrzymam jeszcze chwilkę i dobra. Kto chciał, przeczytał. Kto nie, niech sobie zatrzyma, ale właśnie przejdźmy do samej historii. Pokładka świetna i to jest tak naprawdę taki nasz główny, w cudzysłowie, bohater, który nie zawsze się tutaj pojawia, ale mówię, wracając do samej historii. Szczerze, opowiedzieć o w tym filmie jako całość jest bardzo, ale to bardzo trudno przy tak Ogromnej pozycji, dosłownie. Naprawdę bardzo dużo czasu zajęło mi, aby ją przeczytać i się troszeczkę tak podelektować, bo naprawdę to wygląda wszystko świetnie. Rysunki są po prostu ładnie wykonane, jak na nie wiem. <grystanie> Trochę sobie zażartuje. Debiutanta dla mnie na naszym polskim rynku, kiedy pierwszy raz poznaję jego właśnie styl artystyczny, to jest on tak jak mówię, ok. Myślę, że takie, żeby nie słodzić na sam początek, siedem mógłbym mu dać, jeśli chodzi o rysowanie. Przede wszystkim ładne twarze, szczególnie kobiet, z mężczyznami może troszeczkę mógłby na. Tutaj, nam tutaj jakoś to inaczej przedstawić, ale myślę, że jest ok. I sama sceneria, która tutaj została przedstawiona, oraz kolorystyka, myślę, że fajnie się wpasowuje w całość, jeśli chodzi o historię, i zarówno tą oprawę wizualną. I właśnie ta historia. Gdybym chciał wam opowiedzieć to wszystko, co w głowie mi siedzi, i w jaki sposób ja to sobie odebrałem, to. 30-40 minut, może godzinę by to wszystko zajęło, więc myślę, że chyba nie warto aż tak daleko sięgać. Ale mogę Wam zdradzić tylko, że historia, pomimo właśnie tej, tego kraju, tak, wszystko się dzieje, gdzieś jest ta Francja, oczywiście, Prusi, którzy tutaj, że tak powiem, wygrali tą konfrontację, Napoleon, który. Właśnie o nim to może nie chcę mówić sami, zobaczycie o co mi chodzi. Natomiast zaczyna się wszystko w miejscu, które powinno się nazywać takim. Zawsze brakowało mi słowa: to jest taki internat dla bardziej zamożnych ludzi, którzy no, mogą sobie pozwolić na to, aby. Sprawować nad nimi opiekę za odpłatność, prawda? I wtedy rodzice mają troszeczkę więcej czasu. Gdy, jest, gdy nie ma nas w domu, to jesteśmy niegrzeczni, tak? Jak to śpiewał Kazik. No i tutaj, właśnie, pewna dziewczyna, którą jeżeli dobrze oglądacie film, na początku mogliście zauważyć ją właśnie z tym naszym bohaterem, o którym wspominałem. I pokój, tajemniczy pokój 27, w którym ona tutaj zamieszkuje. Tam bardzo fajna jest rozmowa, mowa jest między innymi o funcie mięsa dość często oraz pewnym bardzo istotnym pierścieniu oraz czasie. Mówimy o czasie pięciu lat, przez które osoba dzierżąca, ten nazwijmy pierścień, jest tak, no powiedzmy, taka troszeczkę nietykalna na swój sposób, ale ona ma bardzo istotne zadanie. I tutaj fajnie, fabularnie nam to zostało przedstawione, bo mamy to, co się dzieje właśnie w kraju, oraz jakie są następstwa tych działań wojennych, i to fajnie jest właśnie powiązane z tym, o czym przed chwilą Wam mówiłem. Natomiast nasi bohaterowie, to nie jest tylko właśnie wspomniana przeze mnie kobieta oraz taka trochę pani Frau, pozwolę sobie powiedzieć, czyli opiekunka całej tej właśnie świty młodzieży, ale jest to też przede wszystkim jeden z właśnie z młodych mężczyzn, którzy tutaj byli wspominani w opisie komiksu. I to on ma tak naprawdę swoją osobną historię, która. No, właśnie, która nie jest od razu nam tak naprawdę znana. My poznajemy ją z czasem. Najpierw skupiamy się na jego bardziej rozterkach miłosnych oraz pewnych e, takich przedsięwzięciach, które mają na celu pokazania, że młodzi też mają prawo głosu i nie są zadowoleni z tego wszystkiego, co się dzieje w kraju oraz jakie decyzje podejmuje władza. I w międzyczasie w to wszystko właśnie zaczynają się wplątywać i pojawiać tytułowi upieszczy imperiów to oni tak naprawdę tutaj nadają sensu tej całej historii i zaczynają napędzać ją naprawdę w bardzo ciekawy sposób oczywiście to wszystko dzieje się fabularnie na wielu płaszczyznach przede wszystkim mamy właśnie wątki związane z naszą młodzieżą która w wyniku pewnego zajścia tą szkołę musiała opuścić. Mówimy też o tej tajemniczej osobie spokoju 27, która cały czas odgrywa swoją rolę oraz widać, jaką tragedię na swój sposób przechodzi jej rodzina, jej rodzice przede wszystkim. A tak na marginesie. On dla mnie troszeczkę przypomina Abrahama Lincolna. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie mi się uzdaje. I to właśnie jest ojciec tejże postaci. Taki malutki spoilerek. Co dalej? Dalej też warto wspomnieć, że właśnie w wyniku, no może nie do końca przypadku, ale nasz bohater, którego tutaj widzimy, oraz jego wybranki serca, poznaje pewną tajemniczą postać. Nie będę wam zdradzał, kim on jest, ale mało brakowało, że oboje by zginęli, a pewna rzecz, pewien szczegół. Czego tak naprawdę decyduje o tym, że nie dość, że uchodzą z życiem, to jeszcze dodatkowo na tym, nie wiem czy mówić, zyskują, jest dobrym określeniem, ale mniej więcej ja to tak sobie wszystko wytłumaczyłem. Co dalej? Dalej jest warto wspomnieć, że relacja jaka jest nawiązana pomiędzy właśnie tym, że mężczyzną a naszym bohaterem jest dość taka... Nieufność na początku, sprawdzenie się, bo pomimo faktu posiadania właśnie pewnej rzeczy, nazwijmy to, która doprowadza do tego wszystkiego, to jednak woli się przekonać, woli się upewnić, zlecając zdobycia czegoś, co jest właśnie, co jest taką rzeczą tutaj takim złem. I tutaj czytajcie między wierszami, ale to właśnie zło i to, co się dzieje w kraju, jest ze sobą bardzo mocno powiązane, a on sam w wyniku pewnej tragedii yy, chce być właśnie kimś, kto. Będzie trochę takim swoistym Robin Hoodem i tu kolejna, rzecz związana z tym, abyście poczytali sobie troszeczkę między wierszami, co mam na myśli. Fajnie, co zostało wszystko przedstawione naprawdę. Dąży to oczywiście do nieubłaganego finału, w którym między innymi poruszane są tematy chorób psychicznych oraz miejsca, w którym takie osoby się znajdują. Tego, że czasami nawet sama rodzina jest w stanie się odwrócić od kogoś bliskiego, kiedy już traci siły. Poznajemy genezę tak naprawdę naszego głównego bohatera, oraz tego, że on nie jest do końca czystej krwi, możemy powiedzieć, trochę takim, powiedzmy, szlachcicem, gdyż brzydota jego domniemanego ojca, no jednak była dość mocna i pomimo ogromnego majątku, nie był w stanie spłodzić tak, jakby chciał potomstwa. Dodatkowo dochodzą do tego dość nietypowe zabiegi związane z odznaczaniem pewnych osób, nazwijmy to bardziej ofiar, naszej tej tajemniczej postaci, która cały czas gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak ma kontakt z tym naszym gościem z okładki, z, tym, z tą postacią. No, z czaszką, tak mówiąc najprościej. I tak, tu wszystko tego tutaj jest naprawdę bardzo wiele. Ciekawa scena, która ma miejsce choćby nawet z jednym z, właśnie z Prusów, którzy sobie wydaje im się może w ten sposób, że z racji, że wygrywają tutaj wojnę, są ponad prawem. O jak mogą się zdziwić, jak mogą zostać tutaj dominowani na swój sposób. I zmuszani do, do tego, że w którymś momencie wręcz czy stają się szaleńcami, naprawdę. Tutaj jest tak dużo fabuły, jest tak dużo historii. To jest wszystko tak przesiąknięte ogromną dawką historii wszelkiej maści, wszelkich tutaj tych takich. Nazwijmy wręcz bym podział niuansów, które mają znaczenie dla fabuły i które dopiero po jakimś czasie nabierają większego znaczenia, że jestem w szoku. Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi tutaj, jeżeli troszeczkę chciałbym porównać to do czegoś, to Siedem Żywotów Kurgulca od Kurca. Naprawdę też tak potężna księga i też dająca możliwość przeczytania tyle właśnie. Informacji na temat tego świata, który został wykreowany, i to jest po prostu niesamowite. Naprawdę wow, czapki z głów i cholernie się cieszę, że Lost in Time wydał tą pozycję, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dobre rysunki, niesamowicie wciągającą fabułę, która nie dość że jest wielowątkowa, potrafi zaskoczyć, to jeszcze tak naprawdę. Wszystkie, które mogłoby się wydawać nie do powiedzenia, fabularne, z czasem i tak tutaj nabierają kształtu i finalnie prowadzą nas do naprawdę dobrego zakończenia i to jest najpiękniejsze. Oczywiście jest to pozycja nie dla młodego odbiorcy, zdecydowanie dla dorosłego, dojrzałego a dodatkowo warto też wspomnieć, że patrząc na to, ile dostajemy za jaką cenę, to naprawdę jest to opłacalne i to bardzo opłacalne. Paradoksalnie ten komiks się czyta dłużej niż nie jedną taką, może większą pozycję, która wyszła na naszym rynku, bo tak jest przesiąknięty treścią. I to jest świetne, kurczę. To jest cholernie dobry komiks. Jeden z lepszych, jakie przeczytałem w tym roku. I powiem Wam szczerze, że. Bo kiedyś ktoś mi zarzucił, że ja często daję 7 i 8, bo dla kogoś to są wybitne komiksy. Nie, ja Wam powiem tak. Jedynka to jest komiks w ogóle, którego nie warto polecać. To jest jeden totalny wielki chłam, błoto, bagno i kilomuł. Dwójka to jest ktoś taki, kto, która próbuje się wydostać ponad to wszystko, ale nie do końca jej się udaje, więc. Dalej szału nie ma. Trójka w mojej ocenie to jest ktoś, kto właśnie z tego mułu, z tego bagna już się wydostał, ale jest jeszcze taki brudny, że nie da się jeszcze mimo wszystko do końca tego czytać. Cztery to już jest coś, co jesteśmy w stanie przełknąć. Jest powiedzmy do zdzierżenia, że tak powiem. Piątka to jest już takie coś, taki średniak typowy. Taki naprawdę typowy średniak, który. Da się przeczytać i zapomnieć, ale jest ok. 6 to jest coś ponad średnią, wiadomo. 7 to jest naprawdę ciekawa pozycja, która jest fajna, przyjemna w przeczytaniu. Wybija się zdecydowanie już ponad średnią, więc jest bardzo ok. 8 to jest coś już naprawdę bardzo dobrego i wręcz takiego godnego polecenia. 9 to jest komiks wręcz świetny, który praktycznie nie ma Błędów, jakiś wad i w ogóle, a 10 to jest wręcz taki komiks niemalże idealny, wybitny w pewnym sensie, aczkolwiek coś, co jest ponad skalą tej dziesiątki, to już jest dla mnie absolutne dzieło sztuki i w ogóle Mistrzostwo Świata, więc ja to tak sobie oceniam. I szczerze, ten komiks, gdybym miał naprawdę ocenić, to takie właśnie przynajmniej coś pomiędzy 8 a 9, więc powiedzmy, 8,5 to na pewno. Mówię też to tak z tego względu, że może ten debiut naszego rysownika, mimo że świetnie pasuje do tej historii, jeszcze go tak sobie nie. nie Brakuje mi słowa. Wiecie, co mam na myśli? Nie wyrobiłem sobie opinii na jego temat. O to mi właśnie chodziło. Natomiast sam Dafoe, Jean Defoe to jest dla mnie naprawdę jeden z lepszych frankofońskich scenarzystów w ostatnim czasy i przy jego historiach bawię się po prostu świetnie. Tutaj wspiął się znacznie na wyższe, uważam, wyżyny, w pewnym sensie niż właśnie wspominane przeze mnie pozycje, ale to nie jedne, jedyne, które on nam sprezentował. Więc tak, spod. Tego pióra, tak, którym on pisze sobie na tych kartkach scenariusze, jeżeli przeczytacie, że jest Dufault, to po prostu macie gwarant jakości. I tak jest w tym wypadku, więc cholernie mocna pozycja. Myślę, że mówię, jedna z lepszych na pewno, jeśli chodzi o frankofońskie na naszym polskim rynku, jakie w tym roku się pojawiły. Szczerze Wam polecam. Oczywiście polecam Wam też możliwość. Skomentowania, polubienia, udostępnienia tego materiału, niech więcej osób o tym dowie. A jeżeli wy i oni się wtedy zdecydujecie na zakup, to na dole, oczywiście, w opisie znajdziecie linki do sklepu, gdzie możecie to zrobić. Oczywiście są też linki dostępne do moich mediów, tam gdzie możecie mnie wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Miła, miło, miło też byłoby z waszej strony, gdybyście oczywiście zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zaznaczyli dzwonek, będziecie wtedy informowani na bieżąco, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały, i nic wam nie umknie i przede wszystkim, zobaczcie, 17 minuta właśnie się kończy, zaczyna 18 i uwierzcie mi, przynajmniej drugie tyle ja mógłbym wam jeszcze mówić o tym komiksie i niekoniecznie zdradzać po kolei całą fabułę. Zapomniałem też dodać, ktoś dotrwał, dajcie znać w komentarzach, jeżeli dotrwaliście. Fajnie też zostało wprowadzone tutaj to, że komiks w pewnym sensie to jest dla najbardziej wytrwałych taka ciekawostka. Jeśli chodzi o scenerię i sposób artystyczny, jaki nam komiks został przedstawiony, to, że początek i koniec jest niemal taki sam. To, to tutaj właśnie dzieje się coś, co, co się dzieje zarówno na początku i na końcu. I fajnie, że finał jest, w sumie na plus. Bo gdyby skończył się inaczej, wtedy bym był mega zawiedziony, a tak jestem mega zadowolony, że właśnie kończy się tak, a nie inaczej. Choć pewną historię, pewien element troszeczkę bym właśnie nawiązujący do upieszczów imperium, tutaj imperiów troszeczkę zmienił, bo jeden z gości po prostu rozpierdziela na swój sposób cały system. Ale nie powiem wam, o co chodzi. Także tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zachęcam oczywiście do... No, wszyscy zresztą wiecie, do czego wszystko już wam powiedziałem. A Lost in Time dzięki, że naprawdę, kuźwa, wydaliście ten komiks, bo jest cholernie dobry. Trzymajcie się. Tyle z mojej strony. Cześć!